Znajomy właśnie poinformował mnie, że dyskutuje na Facebooku z zaradnym i zaradny określił go jako politykiera. No niestety, panie kolego, to jest twoja wina, wybrałeś takiego radnego i ten radny kolejną kadencję stara się wprowadzać swoje socjalistyczne pomysły. I w tym oto momencie, kiedy nazwał cię politykierem, musisz zadecydować, czy podczas najbliższych wyborów nadal ma być twoim przedstawicielem jako zaradny, czy po prostu ma wrócić gdzieś tam na doły do instytucji, z której pochodzi i pracować dalej. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego zaradni po 4 latach, jeśli są dłużej niż 4 lata, zapominają, komu powinni służyć? Dlatego, że większość z nich uważa, że są tutaj panami sytuacji. Zapomina o tym, że zostali wybrani przez nas i to my powinniśmy tutaj rozkazywać. I niebawem będzie taka okazja, żeby za nasz głos ci właśnie zaradni między sobą się gryźli, wręcz bili. Bardzo chciałbym do tego doprowadzić, żeby pokazali swoje prawdziwe oblicze, żeby przestali udawać, że wszystko jest ok. Nazwanie swojego wyborcy politykierem to jest po prostu bezczelność, chamstwo pierwszego stopnia. Ale jak na razie nikt nic nie czyni właśnie z takim zaradnym, ponieważ ten zaradny, powiem z własnej autopsji, jeśli chcemy zareagować na jego bzdurne wypociny na Facebooku, tudzież na jego stronie internetowej, to po prostu blokuje swojego własnego wyborcę. No niestety, jeśli tak będzie dalej, to w którymś momencie trzeba będzie w większości zweryfikować tych miernych zaradnych, a do państwa taka rada. Przestańcie narzekać na swoich zaradnych, zacznijcie się im przyglądać, co zrobili przez te ostatnie 4-8 lat, bo niektórzy są trzecią kadencję, drugą kadencję i co naprawdę się w tym mieście Konin zmieniło. Rozejrzyjcie się dookoła, jakie są dziury w jezdni, jakie są fatalne chodniki i oczywiście tuż przed wyborami są remonty, ale to za wasze pieniądze i bardzo mierne, ponieważ już za pół roku czasu te chodniki, te ulice będą z powrotem w stanie takim, jak są teraz. Czyja to wina? Nasza, każdego z nas i nie narzekajmy, że radni zachowują się tak, a nie inaczej, ponieważ nie chodzimy na posiedzenia Rady Miasta i nie pytamy ich wprost, dlaczego zagłosował pan za podwyżką wody, ogrzewania itd. Trzeba po prostu wyciągać konsekwencje, jak od własnych, podwładnych i tym podobnych. Niestety, taka jest rzeczywistość. A do pana Henryka proszę zweryfikować tego zaradnego podczas najbliższych wyborów. Ja nagrywając teraz w tym pokoiku tę wypowiedź, mam problem cały czas z hałasem za oknem, ponieważ wiceprezydent Waszkowiak stwierdził, że nie można nic zrobić z hałasem na ulicy Przemysłowej, że to nie jest problem miasta Konin, właściciela właśnie tej ulicy. Czego chce mój zaradny, który zapytał, kiedy właściciel ulicy przestanie łamać prawo, a dokładnie ustawę o ochronie środowiska. No cóż, podczas wyborów trzeba będzie właśnie tego wiceprezydenta zweryfikować i nie głosować. I mam zamiar tak uczynić. To wszystko.